Witajcie w ulubieńcach lutego! Mam nadzieję, że mieliście udany miesiąc. Ja miałam bardzo, dzisiaj mam bardzo dobry humor, więc dzisiaj Was zapraszam na ulubieńców. Zacznę może od trzech rzeczy do pielęgnacji twarzy. To będą trzy kremy i każdy z nich jest zupełnie inny i zaspokaja zupełnie inne potrzeby. Jak widzę, oczywiście za oknem słońce wychodzi, wchodzi za chmury, więc światło może się zmieniać. Mam nadzieję, że Wy tego bardzo nie będziecie widzieć na filmie, ale jeżeli tak, to przepraszam, na to nic nie poradzę. Siła wyższa! Słuchajcie, zacznę od pierwszego kremu. To jest Glam Glow Glow Starter Mega Illuminating Moisturizer. Przepiękny krem pod makijaż. Ja Wam zaraz zaprezentuję. On ma taki piękny różowy kolor. I ma piękny zapach i po prostu, czy ja się teraz do tego doskubię. Ma piękny różowy kolor, przepięknie się na skórze rozprowadza, przepięknie ją nawilża i zostawia faktycznie takie rozświetlenie, ale ja bym to nazwała właśnie takim zdrowym blaskiem. Tu nie ma drobinek, nie ma żadnego brokatu, niczego się nie bójcie. Krem jest przepiękny, bardzo ładnie się na to nakłada baza. Później czy krem BB, czy podkład. Skóra jest przepięknie taka odżywiona i rozświetlona. Naprawdę to widać, naprawdę ładnie to wygląda. Daje przepiękny efekt. Mega Wam polecam, jeżeli lubicie tego typu produkty, jeżeli poszukujecie rozświetlenia na Waszej twarzy, a wiecie, że ja ten efekt bardzo lubię, to gorąco Wam polecam. Ma przepiękny taki cukierkowy zapach. No po prostu cukiereczek. Jest też wersja matująca, ale jej nie używałam. Jeżeli ktoś by był zaciekawiony, to najwyżej Wam wrzucę link pod spodem. Rewelacja! Drugi produkt to jest już taka chyba najwyższa półka cenowa, jeżeli chodzi o pielęgnację. Za co nie to, że Was przepraszam, no, ale pokazuję Wam ten produkt, bo faktycznie mi się sprawdził i faktycznie jest dobry, więc jeżeli ktoś chciałby się skusić na La Prairie, na ekskluzywną pielęgnację, na pielęgnację przeciwzmarszczkową, to ten produkt mogę Wam polecić. To jest La Prairie, to jest ekstrakt kawiorowy. Ma pompkę, niestety ma tylko 30 ml, natomiast ten produkt jest mega wydajny. Ja go kupiłam miesiąc przed ślubem, po to, żeby właśnie moja skóra wyglądała na odmłodzoną, na ładną i no co tu dużo mówić. Stwierdziłam, że skuszę się na krem La Prairie, dużo osób go poleca, marka La Prairie, no to jest taka, tak jak powiedziałam, taka najbardziej ekskluzywna marka pielęgnacyjna na świecie chyba, tak mi się wydaje. Nie są to tanie rzeczy, natomiast ten krem mi się mega sprawdził i jeżeli mi się skończy, to na pewno kupię go ponownie. Jest rewelacyjny, ma taką lekką formułę. Pani w Douglasie, kiedy mi go sprzedawała, mówiła, że to jest krem, który może być dla skóry mieszanej, to jest produkt, bo to jest właśnie taki ekstrakt kawiorowy, to może być produkt dla skóry tłustej, mieszanej jako krem, a dla skór suchych to może być stosowane jako serum. Mi to absolutnie jako krem wystarcza, ja tego używam tylko rano pod makijaż. Czasami, kiedy moja skóra jest jakaś tam ściągnięta, czy taka nadmiernie przesuszona po nocy przez kaloryfery, to nakładam na to jeszcze jakiś produkt nawilżający, ale generalnie to jest ok. Nie za bardzo przepadam za tym zapachem. Ta seria kawiorowa ma w ogóle taki specyficzny zapach, który nie jest jakiś odrzucający, ale według mnie to nie jest nic takiego super ładnego. Skóra jest napięta, skóra jest odmłodzona. Natomiast też właśnie pani, która mi go sprzedawała, powiedziała, że najlepsze rezultaty zobaczę po miesiącu. I faktycznie, ja go już teraz używam trzeci miesiąc i tak naprawdę z czasem dopiero widać, jak on działa, widać, jak ta skóra jest zregenerowana, rozprostowana, odbudowana i faktycznie działa, bo to jest taki ekstrakt kawiorowy właśnie ujędrniający. Jeżeli macie ochotę na taki produkt, to ja Wam serdecznie polecam. Wszystko, co uda mi się znaleźć, podlinkuję. Jeżeli macie jeszcze jakichś ulubieńców z La Prairie, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. Może jakiś krem pod oczy albo coś innego. To chętnie posłucham i pewnie poczytam, posłucham i pewnie inni też, bo no to nie są tanie rzeczy, więc lepiej kupować
coś, co ktoś poleca. I trzecia rzecz, miałam w głowie trzeci krem, a chciałam powiedzieć trzecia rzecz. To jest Uchyasz Ksemoz, rewelacyjny krem, jeżeli macie skórę odwodnioną, podrażnioną, przesuszoną. To jest krem nawilżający, taki, który koi, nawilża, uspokaja. Ale też to jest krem właśnie dla takiej skóry atopowej, mega odwodnionej. To może być krem dla dzieci, może być krem dla dorosłych. Natomiast czemu o nim mówię? Bo takich kremów aptecznych, nawilżających, bezzapachowych, delikatnych jest bardzo dużo. Natomiast większość z nich dla mnie jest do użycia tylko wieczorem, ponieważ większość jest mega taka tempa, mega tłusta i nie da się tego stosować pod makijaż. Ten produkt świetnie nawilża, ale też świetnie się wchłania i spokojnie nadaje się pod makijaż. Ja w ogóle nagrałam dla Was cały film taki o pielęgnacji skóry podrażnionej, zaczerwienionej skóry, która ma problemy zimą, kiedy mamy kaloryfery, ogrzewanie w domu, a na zewnątrz jest zimno. Tam też opowiadam o tym produkcie. Więc jeżeli macie ochotę, to ja Wam podlinkuję ten film pod spodem i zobaczcie sobie, bo tam polecam też więcej produktów aptecznych. Więc to są trzy kremy. Kolejna rzecz. Cały czas trzymam się swojej rutyny makijażowej, czyli nakładam właśnie krem. Zazwyczaj nakładam, w zależności od tego, jak moja skóra się czuje, to lub to. Czekam, aż się wchłonie i potem przed samym makijażem nakładam ten krem rozświetlający. I kolejne odkrycie tego miesiąca to jest baza z Benefitu That Gal. To też jest baza rozświetlająca. Też ma taki różowy kolor i też daje piękny efekt na twarzy. Przyjemnie pachnie, ale bardzo delikatnie. To nie jest taki intensywny zapach jak ten Glam Glow. Daje fajne rozświetlenie i daje taką jakby dobrą przyczepność. Właśnie jak recenzowałam to jako moją nowość w kosmetyczce, to powiedziałam, że ona się chyba klei czy coś takiego. To nie jest dobre słowo. Określenie, którego szukałam, to to, że ona sprawia, że właśnie przyczepność make-upu, który nakładam na twarz, jest lepsza. I to jest właśnie rewelacyjna baza. Kiedy po prostu czujemy, że ten makijaż nam się ładnie w tą skórę jakby wtapia, tak? Bo czasami są takie bazy, które się nie do końca, wiecie, spasowują z resztą make-upu i potem dotykamy twarz i po prostu wszystko nam złazi. Albo tak samo jest z kremami. Ale to jest oddzielna historia. Trzeba zawsze pamiętać, żeby sprawdzić, czy na przykład pielęgnacja i podkład, których używamy, jest na bazie wody, czy na bazie czegoś innego, bo jeżeli są dwie różne bazy, to będzie nam się to rolować, ścierać i tak dalej. Ale to, jeżeli macie ochotę, to dajcie znać w komentarzach, nagram Wam film o tym. Ta baza fantastycznie się dogaduje ze wszystkimi moimi i podkładami, i kremami BB. Moja rutyna makijażowa, tak jak mówię, się nie zmieniła. Cały czas używam tylko tego kremu BB. Nie pudruję. Nie maluję oczu, moja rutyna to jest właśnie krem BB, brwi, róż to jest ten Dandelion, który jest przepiękny i z różowymi ustami to się tak pięknie zgrywa i to robi po prostu cały piękny makijaż takiej świeżej twarzy, on tak wygląda, na pewno już wszyscy widzieli. Przepiękny produkt, bardzo ładnie się nakłada i do tego różowe usta, i rozświetlacz i to wszystko. Podlinkuję Wam, nie będę już mówić 60 raz o tym. Ten krem to jest rewelacja. Moja skóra też się po tym dużo lepiej czuje. I kolejne produkty, które chciałam Wam pokazać, to są maski. Moim takim postanowieniem noworocznym, urodowym jest używanie masek częściej, bo mam ich naprawdę sporo, mam bardzo dobre produkty i kiedyś, jeżeli pamiętacie, w moich vlogach praktycznie co drugi dzień używałam maski i jakoś od tego odeszłam, zapomniałam o tym, a to jest jednak rewelacyjne dla naszej skóry, szczególnie dla mojej skóry, która właśnie teraz jest taka odwodniona, która potrzebuje takiej dodatkowej pielęgnacji. Dla mnie zima to nie jest najlepszy okres. Niektórzy mają taką cerę problematyczną latem. Dla mnie ten gorszy okres to jest zima i wtedy ta skóra potrzebuje takiego dodatkowego powera. I trzy maski, które Wam chciałam pokazać. Dwie to będą Glam Glow. I to jest Glam Glow Dream Duo, czyli maska, która się składa z dwóch kroków.
Najpierw nakładamy jeden po 30 sekundach, drugi. Jak widzicie, ja już ją całą zużyłam. Ona pachnie tak samo jak ten krem rozświetlający. To jest przepiękny zapach taki, właśnie takiego, czegoś takiego słodkiego, nie umiem tego określić. Bardzo ładnie się wchłania i nie zostawia jakiejś takiej tłustej warstwy. Daje takie fajne, ta skóra jest taka obudzona, odżywiona, rozprostowana. Myślę, że to jest maska dla każdego rodzaju skóry. W każdym wieku, jeżeli na przykład przed imprezą chcecie ładnie wyglądać, to zróbcie sobie tą maskę na noc i rano wstajecie z piękną skórą. Ja czasami lubię jeszcze na tą maseczkę, kiedy się wchłonie, nakładam ją i czekam powiedzmy godzinę, bo ona się tak ładnie wchłania i lubię na nią jeszcze nałożyć Estée Lauder New Dimension Sculpt and Glow Mask. I to jest maska, która bardzo ładnie liftinguje, ale też mega, mega nawilża. Co nie zawsze idzie w parze, jeżeli chodzi o maski czy o inne produkty, bo bardzo często te produkty liftingujące trochę tak ściągają i zostawiają tą skórę może nie przesuszoną, ale jednak nie dają takiego nawilżenia. Ta maska robi jedno i drugie. Przepięknie właśnie tą skórę tak... Taka jest, zostawia ją taką napiętą, taką gęstą, taką ładną, ale też mega, mega nawilżoną. I tutaj też już, może to nie jest końcówka, ale większość zużyłam, też ma przepiękny zapach. Bardzo, bardzo fajny produkt, naprawdę. I ostatnia rzecz to jest maska, kiedy coś mi się na twarzy dzieje, coś wyskakuje. To jest Glam Glow Super Matte. Na pewno ją też już widzieliście we vlogach. Ona ma taki specyficzny zapach. To nie jest ładny zapach, ale nie wiem. Ja lubię ten zapach. Nie wiem, z czym on mi się kojarzy, ale lubię ten zapach. Nakładam ją albo na całą twarz, albo na strefę T. Pędzelkiem najlepiej i pięknie moja skóra jest potem oczyszczona, jeżeli coś mi się na niej dzieje. Teraz pozwólcie, że zerknę. Aha, tutaj mam listę, bo ja sobie robię tak, że cały miesiąc, jeżeli pomyślę o czymś, co mi się fajnie sprawdziło, albo coś, co lubiłam, to zapisuję w telefonie, żeby potem pamiętać o tym na koniec miesiąca, kiedy nagrywam ulubieńców. I mam tutaj dwie sukienki, które kupiłam w tym miesiącu. To jest ta sama sukienka. O, to jest Esprit. Jedna jest czerwona, druga jest granatowa. Podlinkuję Wam haul, w którym pokazuję tą sukienkę na sobie i też możecie więcej o niej usłyszeć. I kupiłam najpierw tę czerwoną i tak mi się super sprawdziła, że zamówiłam jeszcze granatową, bo stwierdziłam, że jest rewelacyjna. Ma piękną stójkę, piękny krój, jest tutaj odcięta, natomiast tutaj na brzuchu nie jest jakaś super upięta, ale też nie jest jakaś taka luźna, workowata. I to jest sukienka, którą można założyć na randkę, na imprezę, ale też spokojnie na co dzień. Będzie ją można nosić latem do gołych nóg, w jakieś chłodniejsze dni oczywiście, bo ma długi rękaw, ale zimą do kozaków też wygląda spoko i do sportowych butów wygląda fajnie, naprawdę rewelacja. Czasami jak się trafi taka sukienka, to po prostu, wiecie, można ją nosić i nosić i to jest rewelacja, ja Wam polecam. Mam nadzieję, że one się jeszcze nie wyprzedały. Jeżeli tak, to przepraszam, ale mam nadzieję, że jeszcze są dostępne. I teraz tak, jedna rzecz, mam jeszcze seriale, jedna rzecz to jest gra na PlayStation, którą na pewno widzieliście. Kupiliśmy PlayStation w takim zestawie, gdzie były trzy gry. Wiedza to potęga, to jesteś ty i ukryty plan. Ukryty plan jest, zagraliśmy raz i... To jesteś ty, ostatnio z dziewczynami grałyśmy w to na imprezie. No tak śmichu, chichu, spoko, ale ja nie jestem jakoś tym zajarana. Natomiast wiedza to potęga, ja już Wam w vlogach o tym mówiłam, że to jest nowa wersja baza, jeżeli ktoś pamięta. To jest taki quiz z wiedzą przeróżną. Jest i sport, i sztuka, i historia, i polityka, i jedzenie, i wikingowie, najróżniejsze kategorie. Jedyny minus to jest taki, że można grać tylko w 6 osób i w bazie było tak, że były takie specjalne pady i mogły sobie na przykład grać dwie osoby na jednym padzie, tutaj gracie na telefonach i nie da się tego zrobić. To jest dla mnie mega lipa, że nie można grać więcej osób.
Natomiast gra jest rewelacyjna. My wieczorami gramy sobie z Tomkiem we dwójkę i to jest tak, że raz ja wygrywam, raz on, ponieważ kategorie są bardzo różne i to jest wiedza z bardzo różnych zakresów i nigdy nie wiecie, na co traficie. Też się liczy refleks. Także naprawdę rewelacyjna rozrywka i też na imprezach mega się sprawdza. Super, to Wam polecam, to jest po prostu mój wielki, wielki ulubieniec. Wrzucę Wam linka do tego zestawu PlayStation i do tej gry i do tych innych, jeżeli macie ochotę, ale te dwie tak średnio Wam polecam. Znaczy no, też są fajne jako gry takie właśnie, ten Ukryty Plan nie. Też ostatnio właśnie rozmawiałam z koleżanką, która ma ten zestaw i mówi, że też ten Ukryty Plan nie bardzo, ale to jesteś Ty na imprezy jeszcze, powiedzmy spoko. Dobra, i kolejna rzecz to jest, to są dwa seriale. Pierwszy z nich to jest MacMafia. To jest historia rodziny mafijnej z Rosji, która przeniosła się, a właściwie nie, to jest historia chłopaka, który wychowywał się w Rosji, w wielkiej biedzie. Jego ojciec gdzieś tam zdobył jakieś kontakty, dostał się do mafii, zarobił kupę pieniędzy i przeniósł się do Londynu. Ten chłopak się już wychowywał w Anglii, skończył szkoły i ma firmę taką zajmującą się finansami, w skrócie. I jest, wiecie, takim grzecznym chłopcem już wychowanym w Anglii. Natomiast gdzieś tam z plotem różnych wydarzeń zostaje jednak wplątany w mafijne różne porachunki. Bardzo ciekawy serial, każdy odcinek jest taki, że po prostu oglądam go z napięciem i potem czekam mega tydzień, kiedy będzie kolejny odcinek. Rewelacja, naprawdę, jeden z fajniejszych seriali, jaki ostatnio widziałam, a drugi to jest Riverdale. I Riverdale to jest trochę taki naiwny serial kryminalny o nastolatkach w Stanach. Trochę to jest takie współczesne Beverly Hills 90210. Nawet Dylan tam gra, Luke Perry, ojca jednego z chłopców, co oznacza, że czuję się staro. Pamiętam, jak oglądałam Beverly Hills 90210, a teraz patrzę na niego, jak już gra ojca jednego z chłopaków. No nieważne. To jest taki serial, który przyjemnie się ogląda, natomiast scenariusz nie jest jakimś hitem roku, jeżeli chodzi o jakby dopracowanie szczegółów. I to jest takie trochę naiwne, natomiast my zobaczyliśmy dwa sezony i fajnie się to ogląda. Jeżeli nie macie co oglądać i macie ochotę na coś takiego, na właśnie takie kryminalne kminy nastolatków w liceum, wiem, że to źle brzmi, ale dajcie mu szansę. Dajcie mu szansę, jest całkiem niezły, to tak jak mówię, to nie jest jakiś hit i serial roku. Jeżeli chcecie coś naprawdę dobrego, to zobaczcie tą MacMafię, ale my z braku laku, ponieważ nie mamy co oglądać, no to oglądamy to, bo tego są dwa sezony, tak, to dwa sezony. Dobra kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ulubieńców lutego. Dajcie znać, jakie seriale Wy polecacie, albo jakie gry polecacie na PlayStation. Będę Wam bardzo wdzięczna. Dajcie kciuka w górę, jeżeli lubicie ulubieńców. I ja już uciekam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, po buziaki.